Nowym Jorku znajdziemy wiele alternatywnych środków komunikacji miejskiej, dość nietypowych dla innych miast. Dzisiaj opowiem Wam o miejskim promie, czyli o New York City Ferry. Zaczynamy! New York City Ferry jest najnowszym dodatkiem do nowojorskiej kolekcji komunikacji miejskiej. Uruchomiony w 2017 roku, obecnie kursuje na 6 liniach i łączy 4 dzielnice Nowego Jorku: Manhattan, Brooklyn, Queens i Bronx. Na rok 2021 planowane jest oddanie 2 dodatkowych linii, które będą łączyły Manhattan ze Staten Island, a także Manhattan z Brooklynem, a dokładnie z plażą na Coney Island. Miejski prom jest również świetną atrakcją turystyczną, ponieważ oprócz dolnego pokładu statku, gdzie znajduje się bar, mamy również odkryty górny pokład, z którego widać przepiękną panoramę miasta. New York City Ferry jest również świetną alternatywą dla nowojorskiego subwayu, szczególnie latem, gdzie temperatura powietrza na peronach często przewyższa tę na zewnątrz. Koszt jednorazowego przejazdu na New York City Ferry jest równoważny z jednorazowym przejazdem metrem nowojorskim, czyli na dzień dzisiejszy, na 2020 rok, jest to $2.75. Co ciekawe, na prom możemy zabrać również rower za dodatkową opłatą $1. Niestety NYC Ferry nie jest częścią MTA, czyli niestety karta miejska, ta MetroCard, nie będzie tutaj działała, dlatego musimy kupić osobny bilet. Bilety na miejski prom możemy kupić zaraz przy wejściu na pokład. Zlokalizowane są tutaj automaty, w których możemy kupić bilet fizyczny, bilet papierowy. Wtedy, jeżeli wsiadamy na statek z takim biletem, ten bilet zostanie nam zabrany przez obsługę. Wtedy, jeżeli chcemy przesiąść się na inny prom w ramach tego samego biletu, musimy po prostu na pokładzie poprosić o bilet tranzytowy. Drugim sposobem jest aplikacja mobilna. Mając taką aplikację, kupujemy bilet przez telefon i w momencie, kiedy wsiadamy na statek, aktywujemy ten bilet. Bilet jest ważny na 1,5 godziny, to znaczy, że w obrębie 1,5 godziny możemy przesiadać się na inne linie. Jest to dużo łatwiejsze rozwiązanie, ponieważ mając tą aplikację nie musimy prosić na statku o kolejny bilet w momencie, kiedy chcemy się przesiąść. Wystarczy na nowo otworzyć aplikację, otworzyć aktywny bilet i pokazać przy wejściu obsłudze, ile czasu nam jeszcze zostało. Trzecim sposobem jest również zakup biletów na stronie internetowej. Niestety biletów ze strony internetowej nie można wydrukować. Trzeba będzie również pobrać aplikację i aktywować je w aplikacji. Mi osobiście raz się zdarzyło, że nie miałam biletu na prom i to był pierwszy raz, kiedy podróżowałam nim z Brooklynu na Manhattan. To była pierwsza faza, kiedy oni dopiero otworzyli te promy. Nie było automatu na przystani i obsługa poinformowała mnie, że bilet mogę również kupić na pokładzie u barmana. Oprócz zakupu biletu w aplikacji mobilnej możemy również sprawdzić rozkład jazdy, a także położenie poszczególnych promów. Właśnie mają bardzo fajne rozwiązanie, gdzie możecie na mapie po prostu nacisnąć na każdy poszczególny prom i zobaczyć, w którym kierunku jedzie i o której godzinie jest planowany następny postój. Obecnie na Manhattanie mamy 2 większe stacje przesiadkowe. Jest to stacja przy 34 ulicy, a także stacja przy Wall Street. Te stacje znacznie różnią się od tych wszystkich innych pozostałych, które są dużo mniejsze, ponieważ na tych większych stacjach będziemy mieli wydzielone strefy, w których powinniśmy czekać na określone promy. To znaczy będą po prostu wydzielone linie, będą również oznaczenia, w którym kierunku dany prom będzie płynął. Także pamiętajmy, by zająć kolejkę w dobrym miejscu. Jeżeli nie będzie oznaczone dokładnie, w którym miejscu ten prom będzie odpływać, pamiętajmy, że wszyscy z obsługi chętnie nam pomogą. Także jeżeli tylko widzimy kogoś, czy nawet przechodniów, chętnie pytajmy o tę pomoc i na pewno wszyscy udzielą nam odpowiedzi.
Najbardziej imponujące widoki będą na trasach wzdłuż Brooklynu, ponieważ wtedy będziecie widzieli przepiękną panoramę Manhattanu. A także drugim najczęściej uczęszczanym kierunkiem jest trasa Wall Street Soundview, ponieważ wtedy będziecie mogli przepłynąć pod mostem bruklińskim. Przystanie często znajdują się dosyć daleko od naszego docelowego miejsca, dlatego odwiedzając stronę ferry.nyc będziecie mogli znaleźć więcej informacji na temat pobliskich stacji metra, autobusów, a także rowerów miejskich. Niektóre stacje obecnie oferują darmowe autobusy, czyli free shuttle buses, i obecnie możemy znaleźć je przy ulicy 34, a także na Far Rockaway Beach. Takie autobusy działają na zasadzie flag down service, czyli jeżeli chcemy, żeby się zatrzymały, po prostu musimy wystawić rękę do góry w wyznaczonych miejscach. Czyli po prostu podobnie tak, jak zatrzymujemy taksówki w Nowym Jorku. To już wszystko na dziś. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące podróżowania po Nowym Jorku, piszcie je w komentarzach, postaram się Wam pomóc. No i oczywiście pamiętajcie subskrybować i lajkować, by nie przegapić kolejnych odcinków Nowego Jorku po polsku. Do zobaczenia!